Dzień dobry, zapraszam, chodźcie. Dzień dobry, dotarliśmy, korki były, ale jesteśmy. No wiem, tu się czasem trudno jedzie. Proszę. Wyspana? Dzisiaj bardzo wyspana, ja wstaję bardzo wcześnie, więc już zdążyłam poogarniać sprawy związane z mailami, odpowiedziami. Wyprawiłam chłopców do szkoły, chociaż oni wyprawiają się sami, ale Henio do przedszkola. Psy najedzone, jak widać. A teraz napijemy się kawki, bo później mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia, trening, sprawy fundacyjne i w ogóle wszystkie te rzeczy, które robimy. Okej. Ja się od razu, wiesz, wytłumaczę z mojej fryzury. To jest tak, że w domu uwielbiam spędzać czas po prostu bardzo swobodnie ubrana, ale też ze wszystkimi rytuałami pielęgnacyjnymi, między innymi olejowaniem włosów. Pierwsza rzecz, którą robię w domu, to zmywam make-up i nakładam olej na głowę. I naprawdę to bardzo dobrze działa na włosy. To jest tak, że dom pusty, bo chłopców nie ma, ale tak. Tutaj faktycznie masz całą gromadę czworonogich przyjaciół. To jest mój ukochany teraz, najmłodszy, ale taki naprawdę cudowny. On się nazywa William, to jest Basset. Jest najmłodszym członkiem rodziny, ale jak widzisz, nie najmniejszym. Jest jeszcze Sisi, jest Lili, to są nasze seniorki, one są od samego początku. I jest jeszcze Georgiuś, tam go widać na kanapie. Ale Georgiuś nie jest zachwycony towarzystwem. Proszę, nasza kawka jest gotowa. Dziękuję bardzo. Czas na trening? Czas na trening, tak. Teraz muszę szybko zrobić swój trening, żeby zdążyć, zanim Henio wróci z przedszkola. Myślę, że zaskoczymy widzów tym, gdzie my na ten trening pójdziemy. Mm-hmm. O, proszę. O, myślałeś, że zaproszę cię do jakiejś vipowskiej siłowni, a tu, o, to jest moja vipowska siłownia, garaż. No masz coś zdecydowanie lepszego. Tak. Mam tu cały sprzęt, wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby trenować i do tego, żeby osiągać te cele sportowe, które sobie na ten rok założyłam. Często się zdarza, że tak wszyscy mogą cię podejrzeć, że otwarty garaż i Małgorzata Rozenek Majdan ćwiczy? Nie, tak szczerze, to tak ćwiczę tylko ze względu na was, zawsze mam zamkniętą bramę. Ćwiczę bardzo wcześnie rano, więc jest jeszcze ciemno, mam zapaloną lampkę grzybka i nikt mnie wtedy nie widzi. A po treningu jest najlepszy czas, bo to jest czas na regenerację, czyli komora wtedy wjeżdża. Uwielbiam, to jest mój sposób na to, żeby i zwiększać wydolność organizmu i przede wszystkim się dotleniać, bo w komorze oddychasz czystym tlenem. Godzinka rewelacyjnie działa właśnie na to, żeby mieć więcej energii, żeby się szybciej regenerować. Dotlenia skórę, ale to jest taki efekt uboczny, bo tak naprawdę chodzi o przyrost tej siły. Dobra, panowie, podkręcamy teraz tempo. Mamy bardzo dużo jeszcze dzisiaj do zrobienia. Zabieram was do butiku, bo weszła nowa kolekcja, muszę ją pokazać. I później jeszcze do fundacji, a później po dzieci. Wszystko było dobrze w przedszkolu, Henryczku? Dobrze było? Dobrze było, super wylał na siebie, więc zabraliśmy do prania. No widzę, bo w innej koszulce jest. Tak. Dobra, nie spieszy się, to synuś, spieszy ostrożnie. Nie spieszy się, bawcie się dobrze. I słuchaj się babci na rowerku. Pa, Heniu, buziaczki. Pa, pa, pa. Do zobaczenia. Tylko ostrożnie, synku. No dobra, Pysiu. No to, to ja lecę, kochani. Bardzo lubię sama nie prowadzić, jeździć na przykład taksówkami, bo wtedy wszystko mogę załatwić. Maile, SMS-y, scrolluję też social media, bardzo to lubię. To jest taki czas dla mnie. I nie frustrują mnie wtedy korki. O, Pysiule do mnie dzwoni. Tak, kochanie? Grubasku, zapomniałem ci jeszcze powiedzieć wiadomość dnia. Jaką? No temat, co ci na pewno bardzo zainteresuje, trenera Legii. Okej. Okay. Pysiula, ja nie mam wyjścia, ja się przez ciebie muszę interesować piłką, no niestety. Taka prawda. I to gdzie teraz idziesz? Pysiula, dużo rzeczy. Do butiku, do fundacji, jadę jeszcze, bo muszę odebrać gorset na jutro, bo jutro ten dzień prasowy. No powiem ci, że znowu mam poczucie, że zderzę się z lekkim niezrozumieniem tematu. Dobra, Grubasko, jakby nam tam jeszcze jakieś nowe wiadomości ze świata sportu, to się odezwę. Koniecznie, koniecznie. Podoba mi się twój entuzjazm, dobrze, to pa. Pa.
Nie znam, Gosia, innej kobiety, która tak się cieszy, jak jej mężczyzna mówi do niej grubasku. O Jezu, ja uwielbiam, jak radzie do mnie mówi grubasku. I to jest taki nasz inside joke. I ja lubię w ogóle też psy, jak są takie, wiesz. Mm-hmm. I grubasku to dla mnie takie jest pulchne. Lubię to słowo. No i super, już tu jesteśmy. Bardzo lubię tą Mogotowską, naprawdę się tyle dzieje. O. Widzę, że już jest nowy drop. Dzień dobry, cześć! O, pięknie, pięknie. No, ja widzę, że tutaj... Zobacz, Beatka, make-up artist, która pracuje ze mną lat już stop. Od samego początku. I Patrycja, moja menadżerka, która pracuje ze mną. Uwaga, chodzą w ubraniach z dramy. Siostry. Beatka, chodź pokaż, bo to co masz na sobie, bo to jest taki królewski błękit. Zobacz, jaki to ma piękny kolor. Bo nasze klientki uwielbiają właśnie albo takie jumpsuity, albo sukienki i na to coś nałożone. Mega, mega. Patka, bo to tak musisz, wiesz, zalotnie tak. Mm. No jak to nie było, idę. To ja nie potrafię zalotnie. Ale macie babskie popołudnie, co? O Jezu, uwielbiamy. I naprawdę można się napić kawę, można usiąść i tak samo mają nasze klientki, jak przychodzą, że jak mają ochotę, to mogą wejść, po prostu pogadać. Nasze dziewczyny są bardzo, bardzo miłe i po prostu spędzić tutaj czas, tu nikt nikogo nie popędza. Dobra, ale... idę, ja siebie muszę popędzić. Tak, ale siebie, dokładnie. No świetne to jest. Bardzo mi się to podoba, no zobaczcie. I teraz jest kolejna sukienka. Ja Was przepraszam, że ja Was tak wstrzymuję, ale wiesz, przyszedł nowy drop, ja go muszę na siebie nałożyć, nagrać rolki dla klientek dramy i wrzucić, żeby dziewczyny widziały, co mamy dla nich przygotowanego. Gosia, dokładasz swoje okulary i już będziemy jak rodzeństwo okularowe. To prawda. Ale Twoje ostatnie miesiące to przede wszystkim przygotowanie do programu Pokonaj mnie, jeśli potrafisz. O czym dla Ciebie tak naprawdę jest ten format? Jej, myślałam, że to jest program o sporcie, myślałam, że to jest program o wydolności, o sile, a tak naprawdę to jest program o przełamywaniu barier, o pokonywaniu lęków i też o zdawaniu sobie sprawy z tego, do czego jest zdolny ludzki mózg bardziej niż ludzkie ciało tak naprawdę. Kiedy możemy podglądać efekty Twoich starań? Od 16 kwietnia o godzinie 21:30 na antenie TVN, co wtorek. Tyle serca włożyłam w ten program, tyle wysiłku, tyle zmiany mojego życia, mojego i mojej rodziny, że chyba to jest pierwszy program, którego na pewno nie obejrzę. No to my to zrobimy za Ciebie, tak. A teraz idziemy do fundacji. Kocham. Co? Tak, takie, wiesz co, figurynki, takie małe porcelanowe. Radzio się ze mnie nie śmieje, mówi, że głośno o tym nie mówiła, ale ja już zbieram pieski. Dobra, i jak... wiemy co na prezent. Oj tak, każda porcelanowa figurka, ale nie tylko porcelanowa, każda figurka pieska, to ja bardzo chętnie przyjmę. Mam już ich sporo, tylko nie chwalę się nimi, no bo to Radzia mówi, że to takie głupie trochę. Słuchajcie, ja dosłownie na sekundę muszę odebrać tylko ważne dokumenty. Z reguły urzęduje tutaj Bianka, która jest szefową fundacji, ale teraz jest na macierzyńskim, bo urodziła córkę. Również dzięki metodzie in vitro i ja muszę podjechać, żeby odebrać te rzeczy, ale już uciekam. I teraz jeszcze ostatnia stacja. Jutro jest wielki dzień, bo jutro jest premiera mojego odcinka, mojego całego programu. I razem z Beatką będziemy ogarniać stylizację i make-up na jutro. Dzień dobry, pani Beatko. No, dzień dobry, pani Beatko. Dawno żeśmy się nie widziały. Odebrałam pocztę z fundacji. A ja mam się, zastanawiam się nad jutrzejszym make-upem i zastanawiam się, czy zrobić wykończenie skóry. Chciałabym takie delikatne. Tak. I teraz czy zrobimy ten Skin Illusion, czy ten Skin Illusion Velvet, że to wykończenie będzie mniej takie, będzie rozświetlone, ale bardziej velvetowe. A widziałaś, co jest jutro? No wiem. To ja Ci muszę to pokazać jeszcze raz bardziej na żywo, bo ja sama jestem w szoku, jakie to jest mocne.
Cieszę się bardzo. Super. To jest ta skala. Srebrna zbroja. Srebrna zbroja, więc to będzie jutro. No dobra, to słuchajcie, my pracujemy. Musimy wszystko tutaj poustalać. Potem jadę do Henia. Bardzo Wam dziękuję, dziękuję za dzień bardzo. Ze mną. Dziękuję. Pa.